graniczna. Wykonuje zadania związane z ochroną granicy państwowej i kontrolą ruchu granicznego na lądzie i na morzu oraz w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań Straży Granicznej należy rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. Jest to także prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem, realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego, jak również prowadzenie bezpośredniej współpracy międzynarodowej, granicznej i europejskiej. Straż Graniczna ochrania ponad 3,5 tysiąca kilometrów granicy lądowej, obsługuje 19 przejść lotniczych, 18 drogowych, 14 kolejowych, jednorzeczne oraz 18 morskich przejść granicznych. Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej składa się z następujących rodzajów ubiorów: służbowy, wyjściowy, galowy i polowy. Teraz funkcjonariusze łódzkiej placówki wchodzącej w skład Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej zaprezentują ubiory noszone podczas wykonywania obowiązków służbowych, uroczystości oraz ubiory polowe wykorzystywane głównie podczas szkoleń. Niekiedy funkcjonariusze noszą czarne kombinezony, kominiarki, hełmy, kamizelki kulo- i odłamkoodporne, kamizelki taktyczne oraz ubiory specjalne w kamuflażu, kamizelki operacyjne w systemie modułowym, pasy i rękawice oraz buty taktyczne, rękawice do zjazdu na linie itd. Wśród pokazywanych elementów ochron balistycznych znajdują się kamizelki i hełmy opracowane w ramach projektu Programu Operacyjna Gospodarka 2007-2014.
Państwo, to był finałowy pokaz umundurowania galowego Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Policji. Szanowni Państwo, mundurowym nie wolno się kłaniać. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, musicie Państwo wiedzieć, że wszystkie modelki i wszyscy modele, którzy dzisiaj pojawili się na tym wybiegu, są funkcjonariuszami w czynnej służbie. Jak Państwo widzicie, zrobią wszystko, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo. Jeszcze raz brawo. Tak to jest wszystkie służby. Zapraszamy. Pani Magdo, prosimy także Was.